Panie trenerze, bardzo wyrównany pojedynek w Kali przy ulicy Szafrana do przerwy, bo ten wynik na styku 11-10. Co się po zmianie strony stało z pana zespołem? Znaczy, no trochę w głowie poukładane te porażki dają znać o sobie i widać, że chłopacy nie wytrzymali ciśnienia. Tutaj panowie sędziowie się też dołożyli. Ja tak nie gwiżdżę Ligi Szkolnej, jak panowie tutaj gwizdali. W dwie strony się mylili, po prostu no, sędziowanie po prostu było złe. Oczywiście gra również zła, ale ja oceniam i zawodników, i sędziów, bo tym się również zajmuję. A w czym upatruje pan jakby, nie wiem, przyczyny tego, że tak gra ta MKS właśnie po przerwie się zmieniła? To też może wynikało z tego, że AZS zaczął grać lepiej, czy to jakby tkwi w waszym zespole? Znaczy, na pewno lepiej zaczął grać, konsekwentniej. My mieliśmy troszeczkę skład osłabiony poprzez kontuzję, już trochę trzeba zorganizować zespół. No i w sumie nie wytrzymali też ci pierwsi zawodnicy, zdrowia nie mieli i po prostu tak ta gra siadła. Marcin Jaśkowski po spotkaniu z MKS-em. No w końcu, można powiedzieć, mamy to, Marcin, w końcu przełamana ta niekorzystna seria. No udało się, kiedy jak nie dziś. No przeciwnik był wymarzony do tego, żeby przełamać tą serię. No i to nam się dzisiaj udało, to był nasz obowiązek, po prostu to zrobiliśmy. Do przerwy to spotkanie dosyć wyrównane, ale po zmianie stron można powiedzieć, AZS wrzucił trzeci bieg, czwarty i MKS odleciał. Straszna nerwówka na początku, ta pierwsza połowa, niepotrzebnie sobie robimy jakieś gramy nerwowo, wiadomo, była presja duża, no bo musieliśmy dzisiaj ten mecz wygrać tak naprawdę, bo inaczej nie wypadało. No i dlatego w pewnym momencie w pierwszej połowie stwierdziliśmy, że dobrym systemem obrony będzie płaskość i zero bez wyjścia, i to popłaciło, i od tego momentu Górnik praktycznie przestał rzucać bramki. No i dzisiaj świetnie dysponowany bramkarz Marek Wieczorek, który, nie ukrywam, bardzo, bardzo nam pomógł. Jak tam zdrowie Marcina Jaśkowskiego? Pytam oczywiście o rękę, bo trener mówił, że no niby jesteś już w zespole, niby grasz, ale cały czas ten uraz daje ci we znaki się w trakcie spotkań. No było widać dzisiaj, no wiadomo, palce dla piłkarza ręcznego rzecz ważna. Te palce miałem bardzo mocno, dwa pogruchotane i są jeszcze jakieś tam problemy z dochwytem. Dzisiaj parę też niedochwytów, te głupie straty, no ale czas pracuje na moją korzyść i myślę, że z każdym tygodniem będzie coraz lepiej. Już jestem w pełnym treningu, także stopniowo też prowadzam się coraz więcej minut na boisku. No i myślę, że jeszcze przed końcem sezonu będę mógł pokazać w pełni swoje umiejętności. Panie trenerze, no gratulacje za zwycięstwo. W końcu można powiedzieć, czy przełamana ta zła passa. No tak, bardzo się cieszymy, że w końcu nam się udało wygrać i wrócić na te właściwe tory, choć jak widać było bardzo ciężko i w pierwszej połowie jeszcze chłopaki, no oni cały czas jednak w głowach to się działo, że ciężko będzie i bardzo chcieliśmy te punkty zdobyć i jeszcze ta pierwsza połowa była absolutnie nie taka, jak chcieliśmy, miało być zupełnie inaczej, ale na szczęście jeszcze po dość mocnej rozmowie w szatni na drugą połowę wyszliśmy już zupełnie inaczej zmobilizowani i odskoczyliśmy zdecydowanie. Cieszę się bardzo też z tego powodu, że dzisiaj wreszcie mogli wszyscy zagrać. To, że straciliśmy na koniec, bo był bałagan już ostatni na koniec, półtorej minuty te bramki, to nieważne. Ważne jest, że jest zwycięstwo i że wszyscy wreszcie mogli zagrać w meczu, to cieszy, no ale najbardziej cieszą te trzy punkty. Właśnie o tę końcówkę chciałem zapytać, ale skoro pan mówi, że nie ważne, to już o to nie pytam. Natomiast w tej drugiej połowie to można powiedzieć, był taki AZS, który oglądaliśmy prawie że przez całą rundę poprzednią. Tak, był ten AZS, co oglądaliśmy i był walczący AZS. No niestety znowu no, prześladuje nas chyba ten pech, znowu kontuzji doznał Piotrek Gadaj i jedzie za chwilę do szpitala, nie wiem co tam z jego kostką. No i chyba wszyscy widzieliśmy też, że Marcin Jaśkowski to nie to, jednak te palce, one są w dalszym ciągu mało wklejone i jest problem z dochwytem, a dzisiaj to było strasznie widoczne, że jest problem, ale musimy Jasia tu uruchamiać, bo w środę gramy kolejny mecz i jest nam niezbędny. Bardzo fajną zmianę dał Bartek Więdłocha i to cieszy. A wracając do tej końcówki, no chcieliśmy wygrać jak najwyżej, wiadomo, ale też nie po to zawodnicy trenują, żeby przy takim wyniku nie mogli zagrać. I też ta minuta czy półtorej dla Kacpra, czy dla obrotowego naszego trzeciego, a wypadło mi teraz, to też dużo, dużo znaczą. Panie trenerze, rozmawialiśmy w środę, można powiedzieć, że z tych trzech celów, o których rozmawialiśmy, pierwszy zaliczony, trzy punkty z dziewięciu, są jeszcze sześć do zdobycia. No sześć do zdobycia i to już bardzo ciężki przeciwnik, przyjeżdżają młodzi chłopcy z SMS-u, no ale my już teraz musimy wejść na te właściwe tory i w środę będziemy na pewno walczyć i serce zostawimy, żeby te punkty były kolejne, a w Gorzowie no to są derby, no jedziemy walczyć.
wszystko nas będzie zadowalało, ale to są derby i też chcemy walczyć. Tutaj był mecz wyrównany, dlaczego ma tam być niewyrównany? Ja już powiedziałem wcześniej, bo 6 kolejnych meczy pasmo porażek, no czas może rozpocząć pasmo zwycięstw. No też załóżmy sobie jakieś wyższe cele, bo mówię, utrzymanie jest, ale my chcemy więcej. My chcemy być troszkę wyżej w tej tabeli, a żeby być wyżej trzeba wygrywać. No i będziemy bardzo mocno walczyć, żeby w środę teraz najważniejsze dla nas zdobyć 3 punkty, a później będziemy już myśleć o Gorzowie.